Ustawa Prawo o ruchu drogowym, artykuł 53, punkt 2. Kierujący pojazdem uprzywilejowanym może pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności nie stosować się do przepisów o ruchu pojazdów, zatrzymaniu i postoju oraz do znaków i sygnałów drogowych tylko w razie gdy. Podpunkt 2. Pojazd wysyła jednocześnie sygnał świetlny i dźwiękowy. Po zatrzymaniu się pojazdu nie wymaga się używania sygnału dźwiękowego. Podpunkt 3. W pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania. Ale milicja ma w dupie prawo.